Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Jak w każdej transakcji ruch musi być obustronny. Na razie rozmawiamy na tym szczycie polsko-ukraińskim, mówimy o inwestowaniu na Ukrainie, ale już tam padał taki motyw, że dobrze jakby to były spółki ukraińskie, które jednak mają bardziej międzynarodowy aspekt. Na przykład one same działają w wielu krajach. I teraz wyobraźmy sobie, że takie inwestycje są podtrzymywane przez dobre ustawodawstwo ukraińskie, dobry system sądowniczy, zmniejszającą się korupcję i dosyć tanią i efektywną gospodarkę w wielu działach i że mamy jakiś rodzaj spokoju od ryzyka wojennego. To kraj, który jest duży, jest na tyle interesujący dla co najmniej krajów europejskich, żeby w nim inwestować. I teraz wyobraźmy sobie, że póki te ryzyka istnieją, to również biznes ukraiński szuka możliwości inwestowania co najmniej po Europie, jeżeli nie po świecie. No i tu już dochodzimy właśnie do takich dwustronnych, jakkolwiek nazwiemy te transakcje, czy fuzje, czy przejęcia, to widzimy, że są potrzebne firmy, które po prostu przekraczają te granice. Czyli biorą coś dobrego z Ukrainy, biorą coś dobrego z Europy, bo tutaj Polska jest po prostu jednym z krajów, może najbliższym. No i tworzą się nowe formaty, przy czym Ukraina jest dużym rynkiem. Jest wiele krajów w Europie Centralnej, które są znacznie mniejsze, więc wszystko tutaj, tak zwane skalowanie biznesu w dużym kraju, o dziwo, jest łatwiejsze niż w małym kraju. Więc wszystkie biznesy, które dadzą się na przykład z Polski przełożyć podobnie na Ukrainę, mają olbrzymi potencjał. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste, że nie da się wprowadzić dużego kraju jak Ukraina na rynek europejski w ciągu jednego dnia. Jeśli przypomnimy sobie, jak długo Polska i kraje sąsiednie aspirowały do Unii i później jak długie były okresy przejściowe, szczególnie dla rolnictwa, no to wiadomo, że z Ukrainą to nie może zadziałać w ciągu jednego dnia. Więc jakby trochę wracamy i naprawiamy błędy. Ukraina po to, żeby dobrze prosperować w Europie, musi mieć swoich zwolenników. Wydaje mi się, że w interesie Ukrainy jest mniej więcej taka sekwencja, jak to pan redaktor nazywa, zamykamy z powrotem granicę, a tak naprawdę to regulujemy ten ruch tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. W ten sposób de facto otwieramy granicę, bo kończymy blokady legalne czy nielegalne i zdobywamy poparcie dla szerszego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. No i otwieramy rynek ukraiński z korzyścią dla konkurencyjności całej Europy. To jest właściwa sekwencja. No, na terenie Polski i powiedzmy Europy Centralnej działa około 10 funduszy, nazwijmy to regionalnych, które z reguły nie mają bezpośrednio w mandacie możliwości inwestycji na Ukrainie. Robią to raczej przez swoje spółki portfelowe i na tym etapie fundraisingu nie mogą zrobić wiele więcej. Jest kilka funduszy czysto ukraińskich, które zebrały pieniądze pod Ukrainę i tu mają problem taki, że one mogą dalej inwestować i nawet dosyć tanio, natomiast nie mają jak wychodzić z tych inwestycji, bo nie ma kupujących. Tak zwanych exitów w Ukrainie nie ma od wielu lat, więc jest potrzebna ta strona popytowa i ona się tak prosto nie zbuduje. Tutaj receptą jest udział instytucji międzynarodowych, które będą po prostu zasilać te fundusze, które mają w mandacie Ukrainę. No najlepiej, gdyby to były mniejszościowe mandaty. Natomiast może się okazać, że niektóre fundusze będą się po prostu składać z funduszy IFC, Banku Światowego, europejskich i prywatnych zarządzających i niewielkiej ilości pieniędzy prywatnych na początku, wszystko jedno, czy polskich, czy zachodnich. No ale z czasem to się będzie zmieniać, znaczy sukces. Potrzeba po prostu takich przykładów, że ludziom się to opłaca. Więc ten sukces zacznie przyciągać pieniądze. No ale trzeba to najpierw zrobić, powiedzmy, metodą takich mniejszych kroków i przykładów. No weźmy tę giełdę przykładowo. Ja się specjalnie zapytałem pierwszego prezesa giełdy, który jest naszym doradcą, Wiesława Rozłuckiego, żeby przypomniał sobie, jak to było. No i giełdę można stworzyć w ciągu roku, może w ciągu 2 lat. Oprócz giełdy jednakże jest potrzebny cały system wokół. Oprócz, powiedzmy, technologii i przepisów czysto dotyczących rynku kapitałowego giełdy, są potrzebne sądy, które w przypadku sporu rozsądzą, są potrzebne przepisy dotyczące na przykład nieruchomości, co z tym zrobić, i jest potrzebny popyt na tej giełdzie, czyli fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, które się składają z reguły z przymusowych oszczędności, prawda? Nikt z nas dobrowolnie nie odkłada pieniędzy na emeryturę, tylko wydaje, ale jak mu odciągają od pensji, na przykład fundusze emerytalne, to wtedy tak, albo część oszczędności, jak mu tam bank wytłumaczy, że można je odkładać. No i takich potrzeba na Ukrainie, dlatego że duża część popytu będzie szła jednak z samej Ukrainy. No ale ważne, żeby on był właśnie zatrudniony na takie przedsięwzięcia, które mają sens, więc ja jak najbardziej widziałbym takie przypadki, żeby fundusze, które zainwestowały dosyć tanio w ostatnich latach, mogły wychodzić przynajmniej częściowo przez giełdę, a już, tak powiem, z dalszego wzrostu i dywidend korzystałyby na przykład fundusze, które reprezentują już szerszą, powiedzmy, publiczność ukraińską. Nawet jednym słowem było odpowiedzią, Ukraina potrzebuje drugiego Balcerowicza i takiego planu, który, jak pamiętamy, został wdrożony w ciągu roku. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.